Państwo indyjskie traktuje informatyzację jako jeden ze strategicznych obszarów rozwoju. Podchodzą do tego konsekwentnie od lat, i rezultaty są widoczne i w biznesie, i również w tym środowisku najwyższych organów kontroli. To znaczy Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego Indii, odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli, ma rzeczywiście wysoką markę w tym środowisku i na poziomie instytucjonalnym, ponieważ Hindusi są Przewodniczącym Komisji Intosaj do Spraw Audytu Informatycznego i również na poziomie współpracy takiej bardzo praktycznej. Wiedzą o tym również kontrolerzy NIK, którzy przeszli w Indiach szkolenia. Z kontroli informatycznej, a tych szkoleń koledzy z Indii dostarczają więcej właśnie w wspólnocie międzynarodowej. Jest to taka ich, ich działalność otwarta na świat. No więc mamy bardzo poważnego partnera w tym seminarium, i seminarium będzie polegało na tym, że będziemy prezentowali. Wyniki kontroli, czyli to, do czego to wszystko ma prowadzić i Najwyższą Izbę Kontroli i Najwyższy Organ Kontroli Indii. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak właśnie ta wiedza, umiejętności związane z kontrolą informatyczną przekładają się na wyniki kontroli. I my będziemy kolegom z Indii prezentowali oczywiście kilka ciekawych kontroli polskich, ale chcemy również ich zainteresować takim projektem, który realizujemy w ramach Eurosai, w której to organizacji z kolei Nik jest przewodniczącym Komisji do Spraw Kontroli Informatycznych. Mianowicie narzędziem, które polega na takim szczególnym sposobie prezentowania wyników kontroli kostka informatyczna czy z angielska The Cube. Dostępne to do narzędzie jest na stronie egov.nik.gov.pl i chcemy im pokazać, jak można analizować wyniki kontroli. Naszych krajowych w zestawieniu z, z kontrolami zagranicznymi. To będzie, to jest nasz pomysł na to seminarium. Natomiast jesteśmy też bardzo ciekawi tego, jak koledzy z Indii przedstawią swoje kontrole i będziemy chcieli ich zainteresować również czy zaprosić do przekazania nam kilku kontroli, właśnie na potrzeby tego narzędzia Eurosai, o którym powiedziałem.